Cześć! Dziś zapraszam Was na film o marce Ziaja, ponieważ od momentu, kiedy marka zaczęła poprawiać składy niektórych swoich produktów, dostaję od Was pytania, czy mogłabym wyrazić swoją opinię na temat marki, co na ten temat sądzę, czy zmieniło się moje zdanie i podejście do marki Ziaja. Także dzisiaj zapraszam Was właśnie na taki film. Oczywiście te osoby, które są zainteresowane, by poznać moją opinię. Czy Ziaja to zła marka, złe składy? Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak zła marka, ponieważ każda marka znajdzie swoich klientów. Jak to się mówi, znajdzie swoich odbiorców. No, wiecie, o co mi chodzi. Jeśli ktoś ma mały budżet, nie przykłada jakoś uwagi do pielęgnacji, jeśli nie ma jakichś wymagań na temat kosmetyków, to dlaczego nie? Szczególnie jeśli na przykład ma młodą skórę i też nie ma jakichś takich wymagań, jeśli chodzi o pielęgnację w stosunku do swojej skóry. Ale jeśli ktoś, tak jak ja, ma bardzo duże wymagania w stosunku do kosmetyków, czyli na przykład szuka fajnych substancji aktywnych, jakichś może nowych, nowoczesnych, na topie itd. Jeśli szuka kosmetyków, które mają jakieś patenty, mają zastosowane jakieś technologie, mają jakieś ciekawe promotory przenikania i nośniki substancji aktywnych, przeprowadzane badania kliniczne, albo marka charakteryzuje się tym, że zatrudnia jakichś naukowców i tak dalej, no to Ziaja w tym przypadku odpada. Jeśli jesteście takimi osobami jak ja, które no właśnie, szukają więcej, chcą więcej od kosmetyków, innej pielęgnacji i są w stanie wydać więcej gotówki, to myślę, że Ziaja nie będzie dla Was odpowiednią marką. Ale jeszcze raz zaznaczam, to nie oznacza, że ja twierdzę, że marka jest zła, bo nie jest. I nie twierdzę, że kosmetyki drogie są lepsze od takich tanich kosmetyków. Nie zawsze, ale za ceną też czasem coś idzie. I myślę, że każda osoba świadoma, która potrafi samodzielnie myśleć, będzie to dostrzegała. Oczywiście, ja też uważam, że bardzo drogie kosmetyki, kupowanie bardzo drogich kosmetyków mija się z celem, bo na przykład te pieniądze możemy przeznaczyć na coś, co przyniesie lepsze efekty jeszcze niż pielęgnacja, czyli na przykład zabiegi, tak? Albo połączyć to. Natomiast Ziaja nie jest marką dla mnie, no i teraz troszeczkę Wam wyjaśnię dlaczego. Żeby podejść tak kompleksowo do tematu taniej polskiej marki, nawet powiedziałabym bardzo taniej, bo niektóre kremy do twarzy możemy dostać w cenie około 20 zł. Trzeba by było się tak naprawdę przyjrzeć samej marce i pomyśleć o tym, skąd bierze się tak niska cena tych produktów. Uwaga! To, że coś jest drogie, wcale nie oznacza, że jest lepsze. Ale trzeba sprawdzić, dlaczego coś też jest takie tanie. No i właśnie, pierwsza kwestia, która mi przychodzi do głowy, to jest produkcja. Bo jeśli mamy dużą, ogromną firmę, a Ziaja taką jest, z wieloletnim zapleczem, z własnymi fabrykami, firmę, która w nazwie ma produkcję leków, słuchajcie, która ma własne fabryki, która ma własne maszyny, która robi produkcję na ogromną skalę, to na pewno takie kosmetyki będą tańsze niż, uwaga, kosmetyki małej manufaktury, która produkuje je na przykład w domu. Firm, które muszą korzystać z innych miejsc produkcji, z zewnętrznych laboratoriów, zewnętrznych miejsc produkcji, które muszą płacić za wyprodukowanie swoich kosmetyków, których nakład produkcyjny nie jest tak ogromny, jak na przykład w przypadku Ziaja, tak? Jeśli jest to młoda marka, która dopiero zaczyna, tak naprawdę istnieje kilka lat na rynku, nie może wchodzić w kompetencje z taką samą marką, która jest na rynku od wielu, wielu lat. Więc pierwsza kwestia to jest ta kwestia produkcyjna. Druga kwestia, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście opakowania. Bo jeśli
Mamy opakowania plastikowe. Nie wiemy jakiego pochodzenia. Podejrzewam, że z takiego tańszego plastiku, to na pewno będą one tańsze niż opakowania na przykład szklane. I jeśli do tego dołożymy jeszcze, że marka Ziaja nie pakuje swoich kosmetyków w większości przypadków w zewnętrzne kartoniki, nie dodaje tam jakichś elementów designu, jakiegoś drewna, jakiegoś szkła, nie wiadomo czego tam udziwnionego. I dołóżmy do tego, że to są opakowania własnej produkcji, no to na pewno będą one tańsze niż w przypadku firm, kosmetyków firm, które muszą zamawiać swoje opakowania od zewnętrznych, nie wiem, dystrybutorów zewnętrznych firm, które inwestują w design, które, nie wiem, stosują szkło, które jest droższe, tak? Produkcja i opakowania. Idziemy dalej. No bo tak, powiedziałam o tej produkcji, powiedziałam o tych opakowaniach, ale tak naprawdę przyjrzyjmy się temu, co jest w składach tych kosmetyków marki Ziaja. No bo widzimy, że są one naprawdę bardzo tanie. I teraz jakość składników, opisywanie składników i wykorzystanie substancji w produktach, w swoich produktach. Czy Ziaja jest marką, która korzysta z technologii? Nie. Nie zobaczycie tam żadnych technologii. Takich jak na przykład zamykanie substancji aktywnych w nanosomach, w liposomach, nanododyskach, w nanorurkach i wszystkim, co się łączy z przekazywaniem tych substancji aktywnych w głąb skóry. No nie, bo za technologię trzeba zapłacić. Trzeba mieć ludzi, którzy będą nad tym pracować. W kosmetykach marki Ziaja nie ma żadnych technologii. No dobrze, ale nie ma nośników, nie ma technologii, substancji aktywne. Pokażcie mi, jakie wyselekcjonowane składniki aktywne znajdziemy w produktach marki Ziaja. Przecież tak dużo mówi się ostatnio o peptydach miedziowych. Przecież tak dużo mówi się o retinoidach, o retinalu, retinolu. Czy w kosmetykach marki Ziaja znajdziemy takie substancje? Znajdziemy peptydy. Bo przyjrzałam się marce i wyłapałam kilka produktów, które mają w składach peptydy. Tylko pytanie, jakie? Znalazłam takie produkty, które mają najsłabsze formy witaminy A w składach. Czy mamy kosmetyki opisane odnośnie stężeń? No nie, jest tylko kilka takich produktów, które gdzieś na opakowaniu mają napisane, że tam jest na przykład tylu procentowe stężenie konkretnych składników. Też zaraz Wam to pokażę. No ale jednak nie, więc teraz tak. Bierzemy sobie kosmetyk marki Ziaja do ręki, patrzymy sobie na jego skład. Co taki zwykły człowiek po tej drugiej stronie, co Wy? Taki człowiek, który nie ma styczności z chemią kosmetyczną, z kosmetologią, po prostu zwykły klient, który idzie, patrzy sobie na skład marki Ziaja, może z niego wyczytać. No widzi substancje aktywne, które się znajdują w składzie, ale nie zna ilości, nie zna procentowych stężeń i też nie wie, jaka jest jakość tych substancji. No bo słuchajcie, za jakością idzie cena. Czyli jeżeli inwestuje marka w jakościowe, lepsze jakościowo substancje, takie, które sprowadza od jakichś, powiedzmy tam, dostawców, które są produkowane w jakiś tam konkretny sposób, przez jakąś hydrolizę enzymatyczną, czy przez jakieś inne, po prostu te droższe systemy produkcji, no to wiadomo, że zapłaci za nie więcej. Ale my w przypadku produktów marki Ziaja tego nie wiemy, więc patrząc na cenę możemy podejrzewać, że albo substancje aktywne, które się tam znajdują, no nie są jakieś naprawdę aktywne, zaawansowane technologicznie, nowoczesne, droższe, tylko są to popularne substancje stosowane w kosmetykach. I uwaga, przyjrzałam składy większości produktów i tak niestety jest. Takie substancje jak stosowane oleje, takie substancje jak masła, większość bazowych składników emoliencyjnych, bardzo, bardzo popularnych. No i to, o czym ostatnio mi wspominacie, że właśnie Ziaja zmienia składy, czyli rezygnuje z substancji kontrowersyjnych. Jakich substancji? Takich jak na przykład parafina, parabeny czy pewne zagęstniki. Ale uwaga!
Owszem, marka już w niektórych produktach zrezygnowała z tych składników. Powstały nawet linie wegańskie, takie, w których nie stosuje się składników pochodzenia od zwierzęcego. I są też takie produkty, które już mają dużą zawartość substancji pochodzenia naturalnego. Ale to wcale nie znaczy, że marka Ziaja stała się marką naturalną. No nie. I to wcale nie oznacza, że zrezygnowała ze stosowania substancji kontrowersyjnych, takich jak właśnie na przykład parafina czy parabeny w swoich produktach, bo nadal możemy je tam znaleźć. I w większości, Więc jeśli Wy jesteście osobami, które stronią od substancji kontrowersyjnych, no to owszem, trzeba by było przeczytać każdy skład i sprawdzić, czy tam tych składników nie ma. Jeśli nie jesteście takimi osobami, no to wiecie, że w produktach marki Ziaja są takie emolienty, jak na przykład lotne silikony, są takie emolienty jak parafina, są takie emolienty jak na przykład olej palmowy, o którym też bardzo głośno się mówi, żeby go nie wykorzystywać, żeby go z niego nie korzystać ze względu na jego sposób pochodzenia i produkcji. No i tak jak mówię, są takie kontrowersyjne konserwanty, jak między innymi parabeny, które no niestety mają złą sławę, ale uwaga, substancje kontrowersyjne to nie oznacza, że są to substancje złe. To są substancje kontrowersyjne, ponieważ mają no niestety przepiętą łapkę takich złych, tak? Ale są stosowane w kosmetykach, są dopuszczone do stosowania w odpowiednich stężeniach, są regulacje prawne na to, że można je wykorzystywać, bo w tych konkretnych stężeniach, takiej konkretnej ilości są one dla nas nieszkodliwe. No ale oczywiście każdy decyduje za siebie. Każdy wybiera dla siebie, jakie kosmetyki chce stosować i od jakich substancji chce stronić. To jest zawsze Wasza decyzja. Ktoś mnie ostatnio też zapytał na temat skuteczności tych kosmetyków. No właśnie, bo jeżeli, słuchajcie, przyjrzymy się temu, co znajdziemy w kosmetykach marki Ziaja, jakie mamy produkty pielęgnacyjne, to czy cena idzie za skutecznością? Na pewno zobaczycie jakąś skuteczność. Na pewno. Dlaczego? Dlatego, że porównajmy sobie kilka kremów. Wejdźcie sobie na stronę internetową i zobaczcie, co mamy, jeśli chodzi o kremy, tak? Większość tych kremów ma bardzo podobne substancje bazowe. Substancje bazowe są to też takie substancje jak emolienty czy na przykład humektanty, które oczywiście, że będą dawały efekt na naszej skórze, no bo będą tworzyły film, będą skórę zabezpieczały przed utratą wody z naskórka, będą dawały efekt nawilżający. A jeśli dołączymy do tego takie substancje, które można znaleźć w produktach marki Ziaja, jak na przykład hialuronian sodu, to będą też wyłapywać tą uciekającą wodę z naszego naskórka i na pewno przyniosą jakieś efekty. Tylko teraz pytanie jest, jakie to będą efekty w stosunku do naszego wieku, potrzeb naszej skóry i tego, co my chcemy osiągnąć. Bo jeżeli jesteście osobami, które są już w takim wieku dojrzałym, albo tak jak ja, są po 40 i szukają kosmetyków, które będą działały przeciwzmarszczkowo. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się powstrzymać procesu starzenia. Nie da się powstrzymać procesu powstawania zmarszczek. Ale można stosować takie kosmetyki, które będą sprawiały, że skóra będzie wyglądała lepiej, będzie bardziej wygładzona, albo też te zmarszczki nie będą się tak szybko, nie będą tak szybko powstawały. Czy w produktach marki Ziaja znajdziemy takie kosmetyki, gdzie zobaczymy taką skuteczność? No nie, słuchajcie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, żeby kosmetyk skutecznie działał, musi mieć coś więcej niż tylko substancje bazowe czy popularne substancje aktywne. Dlaczego musi mieć coś więcej? Bo skóra to jest nasza bariera ochronna. To jest taka bariera, która nie może przepuszczać tego, co ją bombarduje w ciągu dnia. Musi nas chronić, nasze organy chronić. Żeby substancje aktywne dostały się do wnętrza skóry, muszą być zastosowane jakieś rozwiązania. Musi być zastosowany jakiś transport tych substancji. Czy w produktach marki Ziaja znajdziemy promotory przenikania? Owszem, nie we wszystkich, ale są to tanie promotory przenikania. Takie jak na przykład popularna gliceryna, czy alkohole, które są rozpuszczalnikami, czy też właśnie woda.
a nie są to zaawansowane substancje przewodzące, przenoszące, transportujące składniki aktywne. W związku z czym to też wiąże się z ceną, bo jeśli nie inwestujemy w promotory przenikania, które kosztują, które są bardziej zaawansowane technologicznie, tylko wykorzystujemy te popularne, to no, cena produktu jest niższa, ale też pytanie, jaka będzie skuteczność takiego produktu na naszej skórze. Zróbmy sobie teraz kilka przykładów. Mam tutaj komputer, żeby Wam dokładnie przedstawić, jak wygląda sytuacja. I żółta seria, taka seria witaminowa, która pojawiła się jakiś czas temu na rynku, mnie osobiście zainteresował niecodzienny tonik kwasowy. Ale jak zobaczyłam, okej, połączenie AHA i PHA, dobra, ale tylko jednoprocentowe stężenie. Co to jest za stężenie jednoprocentowe w przypadku stosowania kwasów AHA na naszą skórę? No i właśnie, tutaj wracamy do tej skuteczności i do tych efektów, które chcemy zobaczyć. To jest bardzo małe stężenie, nawet powiedziałabym bardzo znikome stężenie kwasów jednoprocentowe. No dobra, ale idziemy dalej. Patrzę sobie tutaj na stronie, jakie mamy składniki aktywne i mamy tutaj niacynamid, witaminy, witaminę C, witaminę E. A gdzie są te kwasy? Gdzie są te kwasy PHA, AHA? Dobra, idziemy dalej. Patrzę sobie na skład, który mam tutaj podany. Przeglądam skład i rzeczywiście mamy bazową wodę, mamy pantenol, mamy glicerynę, o której Wam powiedziałam i uwaga, jest kwas laktobionowy, czyli mamy to PHA, tak? Ale później mamy ekstrakty. Mamy takie ekstrakty jak na przykład ekstrakt z pasiflory, ekstrakt z cytryny, ekstrakt z ananasa, ekstrakt z winogron. Co dalej? No nic. Czyli zakładamy, że ten 1% tych kwasów AHA będzie pochodził właśnie z tych ekstraktów. Czyli czystych kwasów tu nie ma, mamy tutaj ekstrakty. Widzicie? Mam nadzieję, że teraz trochę rozumiecie, o czym ja mówię. Ja lubię transparentność marki. Lubię takie deklaracje, które rzeczywiście przyciągną moją uwagę. Które sprawią, że ja pomyślę, to jest fajnie działający, aktywny kosmetyk. Fajne stężenia. Nie mówię, że muszą być wysokie, ale mamy fajne, aktywne stężenia. Mamy rzeczywiście podane te składniki, które na deklaracji w składzie. Jak najbardziej tak. No ale dobrze, słuchajcie, idziemy dalej. Kolejny produkt, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, to jest bardzo popularne masło kakaowe. Masło kakaowe, ono jest dostępne w kilku wersjach, lżejszej, odżywczej, ale ja tak sobie pomyślałam, dobra, zerknę na to masło kakaowe, które zawiera krem Coenzym Q10 przeciwzmarszczkowy do cery normalnej i suchej. Za 11 zł, nieco ponad 11 zł. Co my mamy w składzie tego produktu i dlaczego on jest taki tani? No bo od razu pierwsze, co nam się rzuca na skład, to jest olej palmowy, który mamy przed gliceryną. Olej palmowy, który będzie emolientem. No ale właśnie, kurczę, no olej palmowy, tak? Później mamy masło shea, super, mamy kolejny olejek, mamy lotny silikon, zagęstniki kontrowersyjne, kontrowersyjny konserwant, metyl paraben, to o czym mówiłam wcześniej. No rzeczywiście jest lecytyna, jest ten koenzym Q10, jest pantenol, jest masło kakaowe, jest witamina E, jest olej sojowy. No ale co, powiedzcie mi, no bardzo Was przepraszam, ale co tu będzie działało przeciwzmarszczkowo? No może trochę ten koenzym Q10, a reszta? No wiadomo, że każdy krem nawilżający jest kremem przeciwzmarszczkowym, bo jeśli skóra jest lepiej nawilżona, jest szczelna, to wtedy te zmarszczki z przesuszenia się na przykład nie pojawiają. No ale tu nie ma w tym kremie żadnych substancji zaawansowanych technologicznie, nie ma patentów, nie ma jakichś, no słuchajcie, no nie ma czegoś takiego, więc ja się nie dziwię, że cena tego kremu to jest 11 zł, bo patrząc na składniki, które mamy tutaj w formule, no ja też bym więcej za niego nie zapłaciła.
Ale poczekajcie, jeszcze jeden krem. Dla przykładu, wspominałam o peptydach i znalazłam, jest odżywczy krem peptydowy 50+, który kosztuje nieco ponad 14 zł. O, to jest produkt wegański, no bo rzeczywiście nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego. Jakie ma mieć składniki aktywne? Olej bawełniany, pantenol, skwalan, olej makadamia, witamina E i oligopeptydy. Dobra. Wchodzę na ten skład i co widzę? Już zaraz po wodzie jest oczywiście ciekła parafina. Później mamy wosk mikrokrystaliczny. Później mamy emolienty. Później jest dopiero gliceryna. No i dobra. I tak patrzę dalej. I mamy lotny silikon. I mamy kolejne emolienty. Jest olej. No super. Jeden, drugi. Jest skwalan, to o czym wspomina Marka. No ale te oligopeptydy... Raz, dwa. No. Tylko pytanie, te oligopeptydy, ja tu widzę aminokwas, jest też lecytyna oczywiście, no i tripeptyd 10. Pozwólcie, że odłożę sobie komputer i zrobimy podsumowanie. Jeśli jesteście osobami, które śledzą moje publikacje od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja nie pokazuję marki Ziaja w moich filmach, czy na Instagramie, czy gdzieś tam w mediach społecznościowych. Bardzo rzadko zdarza się, że pokazuję jakiś produkt, bo tak naprawdę sama ich nie kupuję, nie mam współpracy z marką, a nawet gdybym dostała taką propozycję, to bym jej nie wzięła, bo... Jest tylko kilka tak naprawdę kosmetyków marki Ziaja, po które ja sięgam, uważam, że są warte swoje ceny i można je wprowadzić do pielęgnacji. Na przykład kilka toników, które znam, które są bardzo tanie i które uważam, że są naprawdę fajne. Tonik nie jest produktem, który musi przynosić nam nie wiadomo jak wielkie efekty. Jest produktem, którego głównym przeznaczeniem jest tonizacja skóry. I te akurat produkty tak się sprawdzają. Popularna lanolina kosmetyczna. Tam tak naprawdę nie ma nic, ale to jest kosmetyk zabezpieczający, który kosztuje 10 zł i super sprawdza się w bardzo przesuszonych miejscach, na przykład na łokciach, skórkach czy do stosowania w okolicy ust. Czy balsam do ciała z serii Kozie Mleko, który tak naprawdę nie ma tam nie wiadomo jakich substancji aktywnych, ma emolienty, które mają moją skórę nawilżać i zabezpieczać, no i podoba mi się zapach. Ale reszta to nie jest, słuchajcie, moja bajka. I jeszcze raz to podkreślę. To nie jest moja bajka. Ziaja nie jest marką, która mnie przyciąga. Nie jest marką, która mi oferuje zaawansowane kosmetyki takich, jak ja szukam. Nie jest marką, której substancje aktywne przyciągają moją uwagę. To po prostu nie jest taka marka. A dlatego ja jej Wam nie pokazuję, dlatego ja o niej nie opowiadam, bo po prostu uważam, że dla mnie szkoda mi nawet tych kilkunastu złotych, żeby wydać na taki krem, który tak naprawdę jest na bazie parafiny, z którym trzeba uważać w przypadku skór tłustych, czy skór mieszanych, czy skór problematycznych. Który gdzieś tam ma te substancje kontrowersyjne i owszem, marka się zmienia, ale jeszcze długa, myślę, że droga przed nią. Jeśli chodzi o linie te naturalne, to tak jak przyjrzałam, większość produktów do pielęgnacji ciała, więc to też nie jest moja bajka. Ziaja Med, no nie, słuchajcie, znam lepsze kosmetyki, znam kosmetyki bardziej zaawansowane, które rzeczywiście przynoszą efekty na jakich mi zależy. Ale nie mówię Wam, żebyście koniecznie przestali patrzeć na tę markę, bo jeszcze raz podkreślam, to zależy od Was, od Waszego budżetu, potrzeb Waszej skóry, tego, na co Wy zwracacie uwagę, czego oczekujecie od kosmetyków, jaką Wy chcecie mieć świadomą pielęgnację. Jeżeli Wy nie zwracacie na to uwagi, jeśli Wam zależy na kremach, które będą przynosiły tylko nawilżenie, jeśli nie jesteście osobami, które przykładają uwagę do pielęgnacji, nie zależy Wam absolutnie na tych w całej otoczce, czyli opakowaniach, zapachach, substancjach aktywnych, promotorach, nośnikach, technologiach, patentach, badaniach i tak dalej,
To może Ziaja się u Was sprawdzi. Ja nie mówię, że nie. I jeszcze jedno. Ja nie twierdzę, że kosmetyki Ziaja są złe i one absolutnie nie będą przynosiły żadnych efektów, bo już powiedziałam dzisiaj, że będą dawały efekty. Ale dla mnie te efekty są niewystarczające. Jeśli dla Was są ok, to jest Wasz wybór. Pamiętajcie o tym. Ja opowiadam o tym, co ja myślę, co ja sądzę. Czy jeśli się pojawią w przyszłości produkty marki Ziaja, które będą bardziej do mnie przemawiały? Ja nie twierdzę, że nie. Być może też spróbuję, przetestuję, zobaczę wtedy co i jak. W tej chwili takich produktów nie ma. W tej chwili do marki mnie nie ciągnie i nie będę Wam po prostu pokazywać i mówić, że tak, słuchajcie, bierzcie, bo to jest tanie i dobre. Ja jestem sobą. Kto mnie zna, ten wie, jakie ma podejście. I myślę, że takim akcentem możemy zakończyć dzisiejszy film. Jeśli macie jakieś swoje ulubione produkty marki Ziaja, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Napiszcie, na co Wy zwracacie uwagę. Czy podoba Wam się to, że marka pomału rezygnuje z tych substancji kontrowersyjnych? I dlaczego? Oczywiście mam nadzieję, że pojawią się jakieś ciekawe komentarze i być może potoczą się jakieś fajne dyskusje, ciekawe dyskusje. Zobaczymy, a tymczasem żegnam Was, dziękuję za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Pa!